Życzenia, pozdrawiam serdecznie. Także Józef, ja też odczekuję. Zostawiam Ci swoją decyzję dla Ciebie, także do usłyszenia. A, dziękuję bardzo, miło, miłe zakończenie. Oczywiście, kto ma pracować, to pracować. I wesoła atmosfera i doskonały raport za dobrą pracę, Krzysiek, dla Ciebie. Piątka, dziewiątka, byle tak dalej, byle do jutra. Do usłyszenia, 73. Brek! Cześć! Cześć, panie Józefie! Cześć, Oskar Sierra 061. No, cieszę się bardzo, że słyszę na 30. No, dokładnie. Słuchaj, 8, 9 cały czas tutaj dla ciebie. Czy tam był z tobą Krzysiek 115, tak? A tak, do pracy. A przed chwilą jeszcze, proszę ja ciebie, rewelacja. Znowu uzyskałem połączenie do Indonezji. Przedłużyłem później na łącza internetowe. Poznaliśmy się przez internet z Lukasem z 91 Dywizjonu z Indonezji. Wow, ty to robisz DX, Józek. Ty to robisz łączności, masakra. Spokojnie, spokojnie. O czym tu mówimy? Kto robi, to robi. A kto słucha, to słucha. Twoja skromna stacja mobilowa robi tak spustoszenie na całym eterze, że Już chyba jakiś order przygotowano. Tak, tak mi mów. A nie ma problemu. Niesamowicie jest to operacja ułożona i tutaj po prostu można mówić bez przerwy. No kolega Krzysiek tam on po prostu już nie może sobie miejsca znaleźć, bo do pracy musi i chce mi się śmiać. No przepraszam, ale głupio mi, proszę bardzo, Piotrek. No ja dość z Krzyszkiem rozmawiałem, ja to próbowałem nagrać, bo on nagrał w ubiegłym tygodniu naszą łączność. Ja próbowałem mu się tu zrewanżować, ale po prostu mentalnie przysiadło i nie wiem co z tego wyjdzie, ale myślę, że coś tam z tego będzie. Także ja też tutaj teraz nagrywam, powiedzmy krótki tutaj filmik tutaj z naszej łączności i zobaczymy, przepraszam, zobaczymy co to z tego wyjdzie, jak to na internet wrzucę nam na YouTube'a. Fajnie, ktoś brekował, to zapraszam jeszcze. No ja tutaj nie mogę wyjść z samochody. 29 Dywizjon, Oskar Sierra 115, operator Krzysiek. Tak słucham i usłyszałem jeszcze Piotra, no to ciężko mi wyjść z tego samochodu, ja nie wiem. No Krzysiek, dla Ciebie teraz było Santiago 1, modulacja piąteczka, cicho, ale wyraźna, wszystko zrozumiałem. Także Piotrze, no tutaj Jan Mobina, to jest stacja mobilna, także na mocy antenę magnetową MS-135 Prezydenta, no i tyle mocy pozdrawiam. No nie ma problemu, słuchaj, no elegancko, słuchaj, jak na mobila jeszcze z magnesówki, no to naprawdę, słuchaj, tylko pozazdrościć. No ja mam antenę na wysokości 3 metrów i to z dopałą lecę, także to sobie tak tutaj powiedzmy pomagam w ten sposób, nie? Ale ty śmigaj tam do tej pracy, bo cię kurczę wyeksmitują, cię kurczę, wiesz, wyrzucą do Polski z powrotem. Nie, chyba nie. Dobra Krzysiek, dzięki wielkie za miłą łączność po raz kolejny. Do usłyszenia 73 dla Ciebie. Proszę Józek. Dziękuję bardzo. 29 Oskar Sierra 115 Krzysztof. No oczywiście wiedziałem, że się nie powstrzymasz i nie wyjdziesz z tej ciężarówki swojego mobila. No wiedziałem, że takie musiałem bardzo intrygujące poruszyć temacisko, jak nie wiadomo kiedy się zaczyna i kiedy kończy, ale to wiadomo wszystko, prawda? 30 Oskar Sierra 061. Potwierdzam. Są też właśnie problemy właśnie z wyjściem z auta, żeby coś zrobić, jeśli na przykład jest propagacja, słychać fajne stacje, na przykład jak twoja, albo inne, rozumiesz, tutaj mocne, stałe stacje, bo ja tutaj się zaliczam do stałych stacji, które mam łączności, także tym bardziej, Józek, nie? Dobra, to ja to powiedzmy kończę filmik nagrywać i zaraz powiedzmy wrzucę go tam za jakiś czas na YouTube'a sobie to odsłuchać, także ja tu kończę filmik nagrywać, także z tej strony 30 Oskar Sierra 061, stacja mobilna Alicante. Proszę Józek do przodu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
serdecznie 30 Oskar Sierra 061 Piotr Alicante Mobil. Raport na zakończenie rozmowy. Piątka, dziewiątka. No imponująco to leci pięknie. Serdecznie pozdrawiam. Życzę miłego weekendu i do następnego spotkania. Pozdrawiam 161 Charlie Romeo 209 operator Józef 73.